to jest historia. No wszystko jest historia. A poza tym wszystkim jest to, powiedzmy, projekt tworzony od przeszło 25 wieków, który w XIX wieku zaowocował powstaniem samodzielnej dyscypliny badawczej na uniwersytecie. Oczywiście historia jest tym, czego nauczamy na studiach wyższych, chociaż swoją funkcję edukacyjną pełniła już przynajmniej od czasów rzymskich. Uczyła i uczy myślenia strategicznego. Po drugie, dostarcza argumentów dyskusji, która powinna być podstawą każdej dobrze robionej, poważnie robionej polityki. I po trzecie, kształtuje to, co moglibyśmy nazwać wyobraźnią pragmatyczną decydentów, to znaczy umiejętnością przewidywania konsekwencji swoich decyzji, swoich działań, zwłaszcza w sferze publicznej, w polityce. Nie zapominajmy też o istotnej celowości społecznej historii jako dziedziny, która tworzy wiedzę o tym, co nazywamy przeszłością. Ponieważ wiedza ta stanowi podstawę kulturowej świadomości społeczeństwa, zatem wspólnotowej tożsamości nas wszystkich. Dlaczego warto studiować historię w Instytucie Historii UMCS? Szanowni Państwo, oczywiście w naszym instytucie uprawiamy historię w sposób akademicki. Co to znaczy? Uczymy naszych studentów pracy ze źródłem, uczymy warsztatu historyka. To znaczy, jak należy traktować artefakty przeszłości, teksty, ikonografie, inne zabytki. I na tej bazie przygotowujemy naszych studentów do wyzwań współczesnego rynku pracy. Przygotowujemy studentów do zawodu nauczyciela, profesjonalnie, z oddaniem. Co więcej, proszę Państwa, wychodzimy naprzeciw współczesnej kulturze medialnej, zainteresowaniom dużej grupy społecznej i przygotowujemy, proszę Państwa, studentów do zarządzania dziedzictwem narodowym, do zarządzania kulturą historyczną, w konsekwencji do komercjalizacji wiedzy historycznej. Dlatego warto studiować w Instytucie Historii UMCS. Przemysły kreatywne zajmują się zarządzaniem prawami autorskimi i własnością intelektualną. Ktoś powiedział, że ropą naftową XXI wieku są prawa autorskie. To jest ogromny biznes w gruncie rzeczy. I przemysły kreatywne na tym biznesie w zasadzie się opierają. Ale co to jest w praktyce? To są różne sektory działalności twórczej, produkcyjnej, artystycznej, które w różnych krajach podzielone są na rozmaite sektory. W Polsce mamy ich kilkanaście, wymienię te najważniejsze, które nas najbardziej interesują jako historyków, a więc przemysł filmowy, audiowizualny, przemysł gier komputerowych, oprogramowanie czy też aplikacji komputerowych, grafika artystyczna, przemysł reklamy, przemysł designu, architektura, konserwatorstwo i wiele, wiele innych. Państwo, jeżeli przyjdziecie do nas na studia, otrzymacie wiedzę na temat tego, w jaki sposób ta historia jest tworzona w ramach przemysłów, w jaki sposób historia wykorzystywana jest jako wiedza w tworzeniu czy w aktywności w ramach przemysłów kreatywnych. I nie tylko. Otrzymacie również podstawowe wiedzę o podstawowych narzędziach tworzenia historii w ramach przemysłu kreatywnego, a więc historii jako przemysł kreatywny, historii jako film, jako gra komputerowa, gra planszowa, historii jako program telewizyjny, jako wideoinstalacje i tym podobne. Te podstawowe narzędzia zostaną Wam przekazane i nigdy będziecie mogli się posługiwać w przyszłości. Prace w postaci filmów historycznych wykonane przez naszych studentów możecie zobaczyć na kanale YouTube, który nazywa się UMCS, Instytut Historii TV. Jest to kanał stworzony i subskrybowany przez doktora Piotra Witka, pracownika naszego instytutu. Jeżeli Państwo znacie Fabrykę Gier Historycznych, jeżeli słyszeliście czy graliście w grę pod tytułem Lubelski Lipiec 1980, albo W Teomachie, albo ostatnio też Żołnierze Wyklęci pojawiła się taka gra. Fabrykę Gier Historycznych tworzą nasi absolwenci naszego instytutu. Jeżeli Państwo znacie portal internetowy pod nazwą Historia Bez Cenzury,
ten portal tworzy obecny nasz doktorant i absolwent naszego Instytutu. Dlaczego każdy powinien znać historię? Proszę Państwa, bez względu na to, jaki zawód Państwo kiedyś wybierzecie, czy zostaniecie dyplomowanymi historykami, lekarzami, inżynierami, czy będziecie mechanikami samochodowymi, który to zawód jest równie ważny i równie potrzebny, znajomość historii pokazuje Państwu możliwość i świadomość, jak należy odnajdować się w świecie współczesnym, ponieważ wszystkie procesy polityczne, kulturowe, społeczne, które nas otaczają, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, który teraz jest przecież dla nas globalną wioską i wiemy, jakby wszystkie procesy, wszystkie rzeczy, które się dzieją, dotykają nas bezpośrednio poprzez to, że mamy z nimi kontakt dzięki środkom masowego przekazu, chociażby dzięki internetowi. Te wszystkie procesy nas bombardują, do nas docierają, nie potrafimy się czasami w nich odnaleźć. I teraz dzięki temu, że znamy historię, że znamy procesy historyczne, wiemy, skąd się wzięły pewne animozje kulturowe, religijne, problemy społeczne na świecie, to wszystko nam tłumaczy rzeczywistość i dzięki temu daje nam to pewność nas jako samodzielnych, suwerennych jednostek, które same za siebie podejmują decyzje i same kierują swoim życiem. I dlatego historia jest taka ważna dla każdego. Dlatego zachęcam do jej studiowania.